A i tak jest problem w tych zasranych drogeriach, że kolor jest inny, wracasz do domu... Tych światła, jakby są halogeny. Czy to jest za jasne? Dzień dobry! Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie, bez twarzy, bo będziemy twarz właśnie nakładać. Jest ona Darunia, którą możecie kojarzyć sprzed lat. Dwóch. Albo trzech. Czy albo trzech. Więc Daria żyje, ma się dobrze, jest już mężatką, więc gratulujemy w komentarzach. O! I dzisiaj stwierdziłyśmy, że będziemy nagrywać razem. Miałam nagrać, w sensie nagrywam wam test podkładów, jak widzicie po tytule. Ale stwierdziłyśmy, że razem się po prostu pomalujemy i Daria sobie spróbuje jakiegoś podkładu mojego. I wszystkiego innego też. I wszystkiego innego. Dzisiaj się malujemy moimi kosmetykami. I zaczniemy sobie od bazy. To jest właśnie ta baza z YSL. Tusze Kla. Ona ma drobinki... Ona ma drobinki złota w środku, obczaj. Ja wiem, ona jest silikonowa, ja mam tą złotą z Guerlain. Oj, fajna jest. Ona jest na bazie wody. Tak silikonowa na bazie wody? Nie, on jest po prostu jak woda. A wow, i co ona robi? No ja mam bardzo suchą skórę, więc jak na przykład nałożę sobie podkład, to nie wysusza mi. Tak, ja ją kupiłam za mamową Tati. A to silikonowa nie jest też taka, że nie wysuszy? Była lepsza, ja ją kupiłam, wiesz, naoglądałam się Tati, to jest taka youtuberka amerykańska. No. I ona w ogóle testuje wszystkie najdroższe kosmetyki na świecie. I ona się zakochała niby w tej bazie, ja tam tłumaczyła, że jej skóra po prostu tak pięknie wygląda i... A ona też jakieś suplementy zrobiła, widziałaś? Tak, tak. Kupujesz? Ją. Ja nie. Bujda, masakra. To droga przesyłka. No ale w każdym razie kupiłam tę bazę, wybuliłam chyba 70 funtów, ona kosztuje, strasznie droga jest. Wow, no, ja, a to nie była taka droga. No, strasznie to jest grą droga. No i jakiejś wielkiej różnicy nie widzę, oprócz tego, że troszkę mi nawilża tą skórę, także no nie będę... A to jest spoko, czuła jaka buźka jest taka mięciutka? Ja to widać te drobinki brokatu na twarzy w sumie. Ale widać, no. Nałożysz podko, tego nie będzie widać. Ja tam lubię się świecić. Ja też, glow. Glow. Ja sobie nałożę, czekajcie, sobie może przyjąć jakąś włosy, albo nie. Dobra, damy radę. Ja będę mieszać dwa podkłady. Na jedną stronę nałożę sobie... Ty masz ten jasny, ja mam ciemny. Doublera. A na jedną marka Jacobsa, bo nie jestem pewna, który jest najlepszym podkładem na świecie dla mnie. Więc nałożę sobie na pół twarzy tego, pół tego. Tyle. Wystarczy. I teraz tego. Zobaczymy, jak się będą w ciągu dnia zachowywać. To ty rób test, a ja chcę ten. Dobra. O kurde, upieprzyłam. Ja robię test, ale strasznie mało nałożyłam, ale powinno wystarczyć, zobaczymy. Więc jak nie widzieliście jeszcze recenzji marka Jacobsa, no to zostaje wam dzika. Widziałaś? Jak Baziu spadł z kanapy? Tak, tak. A to jest Double Wear, ja zawsze kupuję jeden NW Bone, coś takiego. A ten jest jaśniejszy, Ivory. Widzę, że on rośnie dobrany do skóry. Mój Double Wear jest tak ciemny. Tak? Bo ja lubię być ciemniejsza. No ja też lubię, no ale... Tego, że lubię. Jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma. Dobra, nałożyłam się tylko za mało. Ja w ogóle nie umiem się posługiwać Beauty Blenderem. Bo ten jest do dupy. Te podkłady w ogóle nie powinno się nakładać Beauty Blenderem. Nie? W sensie tego marka Jacobsa jest zalecane, żeby go nałożyć pędzem. Wsiąka chyba, tak? Czy co? Tak. No i ciężko go rozleczyć. I w ogóle ja muszę coś zrobić tu zasraną grzywką. Ama dopiero obcięła sobie grzywkę, nie nagrała wam tego. 5 sekund temu ją podcięłam. Chodzi o to, że muszę sobie ją przypiąć do malowania. Słońce świeci, zamiast iść na spacer, to my nakładamy podkład. Zaraz idziemy na spacer do supermarketu. Po majonez. Masz podkład. No wiem. Dobra. Ja mam a propos odkryć, mam... Eyebrow Pencil, marka za 2 funty jest rewelacyjna, jest jakaś z Benefitu, Boże, to jest super, żołnierz. Benefit jest, wiesz co, kiedyś się bardzo jarałam Benefitem, ale uważam, że pewnie Benefit jest po prostu... Ja nawet nie miałam tego z Benefitu, ale jak widziałam na YouTubie, właśnie ta kredka jest taka sama, jest ten puder z drugiej strony, szczoteczka... Benefit jest trochę przereklamowany, oni mają super, oni tyle kasy wydają na reklamę, na marketing, dlatego te produkty są tak mega drogie. Wystarczy? Te opakowania są tak mega drogie w produkcji, a te produkty są dobre, ale
Bez szału. Bez szału. Myślę, że one są na poziomie drogerii. Dobra, czyli co? Na prawej stronie mam WR. Czy widać jakąś różnicę? Rozetrę sobie to jednak pędzlem. Mogę to użyć? I rozblendować beauty blenderem? Mhm. Tak? On się bardzo łatwo rozblendowuje palcem. W ogóle wszystkim. Lepiej palcem. Tak? Bo ja jestem podekscytowana beauty blenderem. Aha. Bo ja nie mam to. Ale to jest ten Real Techniques. To nie jest przeciw beauty blender. Nie, nie mam żadnego. Widzisz jakąś różnicę? Żadne. Gdzie to masz na nosie? Bo tu ci się ściera podkład do góry na nosie. Nie wiem, który to jest. Teraz mi to przyklepię gąbeczką. Ale gdzie jest który? Tu masz double wear'a, nie? No. A tu masz, ale różnicy nie widzę. Nie widzisz? Żadnej. Ja też nie widzę żadnej różnicy, są bardzo podobne. Ale double wear jest trochę lżejszy. Wow! Super to jest, nie? No. Mega, gdzie tam Kim Kardashian, Rihanna, Fenty Beauty? Myślisz, że jeszcze go muszę dokładać? Nie. Wystarczy, nie, bo będzie K-Out by the Ocean. I właśnie zauważyłam, że jak przytarłaś sobie na nosie, to ci się startując już miałaś, więc ja bym z nim nałożyła go i zostawiła. No, no i ja sobie po prostu wklepię to jeszcze beauty blenderem. Fajna jest gąbeczka, nie? Klu, 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 klu. Tylko trzeba mieć na to czas. Spójrz na moje brwi. Spójrz na to brew. No laser. Tylko. No, no, chyba usunąć, nie? Ale chyba nie zrobię tylko w UK. W UK usuwają też, mają to jest kwestia jako maszyny wtedy laser. No dobra, ta babka... w klinice, już nie chodzi, nie chodzi nikogo po promocji. Ale, ale ona po prostu, to ja bym ci to lepiej zrobiła. No ja wiem. Jak jej się ręka smyknę. Może liquid highlighter sobie nałożę. O, jest super. No nałóż, jak masz suchą skórę. A ja go też nakładam tym, gąbeczką? Ja palcem. Ja mam z Maca to w kremie od lat, który używam. Pamiętasz? Taki biały? Nie, czy pamiętasz? No! No Snow? Czy ktoś tam Snow? To taki kompakt, to jest taki mały, okrągły. No, no, no. Jezu, coś bardzo świeci się na highlight. No! Bardzo się świeci. Bardzo. Wow. Ej, taki jest problem w tych zasranych drogeriach, że kolor jest inny, wracasz do domu... Tych światła, jakby są halogeny. Czy to jest za jasne? Pomarańczowe jest do usta. Mhm, moje też. Więc jesteśmy już gotowe i pomarańczowe. Jak już jest skwinki. Idziemy kupić majonez. Idziemy kupić majonez. Ja będę się z wami update'ować w ciągu dnia. Więc po prawej stronie jest WL, po lewej stronie jest Marc Jacobs. A po lewej stronie jest Daria. Po mojej lewej stronie jest Daria. I co mam powiedzieć na ten temat? One się w ogóle nie różnią. Jestem... Są bardzo podobne, nawet identyczne, nawet kolory są bardzo podobne. No, tapety dają, krycie jest. A i kwestia jest taka, który wytrzyma dłużej. Myślisz, że double wear czy Marc Jacobs? Nie, pamiętam. Myślę, że double wear. Wytrzyma dłużej? Mhm. Czyli myślisz, że double wear to jest ten? Zobaczymy. Double wear to jest taki timeless foundation i nikt go nigdy nie potrafi. No zobaczymy, zobaczymy. Lepiej dla mnie, bo jest tańszy, nie? Dobra. No to my uciekamy. Do zobaczenia później. Pa, pa. Witam was bardzo serdecznie z mojej kuchni. Ja już skończyłam robić sałatkę, bo dzisiaj jest niedziela wielkanocna. Już jest godzina po 11, więc śniadanie będzie trochę opóźnione. Przebrałam się, dlatego że sukienka w róże jakoś tak nie za bardzo była wygodna na dziś, więc przebrałam się w czarną sukienkę. Jeżeli chodzi o podkłady, no to muszę wam powiedzieć, że oba sprawują się bardzo dobrze, jak i Marc Jacobs, tak jak Double Wear. Więc jak na razie nie mogę nic powiedzieć, oba wyglądają dobrze, trzymają się, żadnych uszkodzeń, pomadka też się dobrze trzyma. Słuchajcie, minęły 4 godziny, odkąd mam podkład na twarzy. Zaraz zapytamy, co sądzą. Na jednej stronie mam jeden podkład, na drugiej drugi. Który wygląda lepiej? Lewa czy prawa? Dla mnie lewa. Nie ma różnicy. Nie wiem. Dla mnie prawa. Ale ta? Tak, no to czyli to jest lewa. Ta lepiej wygląda. Ta lepiej wygląda. Dla mnie też. Tak? To jest, Este i Marca Jacobsa, no. Lewa czy prawa wygląda lepiej? Wiesz co, dla mnie wyglądają tak samo. Tak? Chociaż nie, ale tak samo wyglądają, no. To jeszcze zwycięzca nie jest ujawniony, co nie, Baziek? To test pod koniec dnia dopiero ujawni. Cześć, to, kto wygrał. Hej, hej. Widzisz na ekranie to, co ja widzę. Rift Anniversary.
Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę już po całym dniu testowania dwóch podkładów. Słuchajcie, minęło 13 godzin, dlatego że jest godzina 22, a ja nałożyłam podkład koło 9, nawet przed 9. Jest 21:41, więc tak powiedzmy, że 13 godzin. Muszę Wam powiedzieć, że podkłady na twarzy zachowywały się identycznie. Cześć, Baziek się właśnie obudził. Pamięcie Cię obudziło, jeszcze ma zamknięte oczy. Zaspany, idziesz do mamci, ciapciuś, idź sobie do swojego poczka. Więc tak, co miałam mówić? Podkłady zachowały się identycznie. Na samym początku nawet ja miałam problem z odróżnieniem, który to który. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o aplikację, to zdaje mi się, że Double Wear jest troszeczkę lżejszy, nie jest aż tak gęsty. Oba produkty, jeżeli chodzi o działanie, są bardzo dobre. Oba podkłady mają długie, mocne krycie i długotrwały efekt. Tylko teraz tak, jeżeli nie widać różnicy, to po co przepłacać? Marc Jacobs kosztuje 37 funtów i jest go 22 ml. Jeżeli chodzi o Estée Lauder Double Wear, to można go kupić za 29 funtów, już sprawdzam. Patrzę na stronie Estée Lauder 33,90, ale można go też znaleźć za 29. Jest ogólnie tańszy. Tutaj na allbeauty.com można go znaleźć nawet za 29 funtów, więc różnica jest prawie 10 funtów, biorąc pod uwagę, że Estée Lauder mamy 30 ml, a Marc Jacobs jest tylko 22 ml, więc mamy 8 ml różnicy. No i oprócz tego jest co najmniej 8 funtów różnicy również. Więc werdykt jest taki, że najlepszym podkładem dla mnie oczywiście jest Double Wear. I jednak słuchajcie, nie ma lepszego podkładu dla mnie niż Double Wear. Ostatnio właśnie jak nagrywałam Wam recenzję Marca Jacobsa, to myślałam, że tak, to jest to Marc Jacobs. No i słuchajcie, byłam przekonana, że to będzie Marc Jacobs, ale właśnie coś mnie tknęło, żeby go porównać do tego Double Wear'a, do którego zawsze porównywałam wszystkie podkłady. Czy to było Fenty, czy to były inne firmy, czy to był Lancome. Zawsze go porównywałam do Estée Lauder i zawsze Double Wear był dużo lepszy. No i doszłam do tego momentu, gdzie miałam dwa hity, czyli Marc Jacobs Remarkable in Double Wear. No i teraz po dzisiejszym dniu mogę wywnioskować, że wygrywa Double Wear tylko i wyłącznie przez cenę, dlatego że za ten sam produkt, może nie ten sam, no ale tak, ten sam, bo się naprawdę tak samo zachowywał na twarzy, ludzie mieli problemy z w ogóle zauważeniem, że mam różne podkłady, więc nikt się nawet nie kapnął. I słuchajcie, aplikator w Marku Jacobsie jest dość męczący, bo się brudzi, natomiast w Estée Lauder w ogóle nie ma aplikatora, więc trzeba wszystko wylewać, a z tego co wiem, to można dokupić pompkę, ale tak czy siak, słuchajcie, polecę Wam bardziej Double Wear'a, dlatego że jest tańszy, jest go więcej i ma dużo kolorów i jest łatwiej dostępny, więc koronę podkładu wszechczasów otrzymuje Estée Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. Więc tak, chyba się będę powtórzyć 100 razy. Więc jak po raz ostatni powtórzę to i się z Wami będę żegnać. Jeżeli nie widzę różnicy, to po co przepłacać? I takim oto właśnie zakończeniem będę się z Wami żegnać. Nie ma to sensu, co ja mówię, ale już jestem zmęczona, więc to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Kciukujcie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Zapraszam Was oczywiście do testu Marca Jacobsa. I dajcie znać, który z tych dwóch podkładów jest Waszym ulubionym. Ja się z Wami żegnam i uciekam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa, pa!